Witam wszystkich. Jak widać, elektryka jeszcze czeka ze względu na to, że musiałem domówić nowy prostownik. Z tego względu, że moja selenówka, ta, która była w lampie, nie działa. Nie puszcza żadnego napięcia, więc muszę ją wymienić. Dlatego jeszcze jest trochę elektryka rozkopana. Przyjdą nowe części, to się tym wszystkim pozajmuję. Co dzisiaj będę robił? Dzisiaj będę robił kanapę. Jak widać, moja kanapa tak o sobie wyglądała. Niby nie jest najgorzej, ale jak odwrócimy gąbeczkę, no to się okazuje, że ma dziury po myszkach. Także tutaj jest oryginalna skajka, też jest popękana, więc czas zmontować sobie nowe siedzenie. Jeżeli chodzi o blachę, od poprzedniego właściciela dostałem już nową blachę, więc tego nie muszę szukać. Dodatkowo mam już kupiony nowy pokrowiec. No i dzisiaj przyszła gąbeczka. Niestety gąbeczka nie jest z wtryskiwanej pianki, tylko jest to taka zwyczajna pianka tapicerska. No ale niestety no, nie ma dostępnej innej, więc no, trzeba się zadowolić tym, co jest. Czego będę używał? Będę używał takich małych żabek. Można je kupić w sklepach papierniczych, w jakichś marketach. To będzie mi potrzebne. Dodatkowo użyję jeszcze tutaj kleju do tapicerki. Tu jest słabszy, tu jest mocniejszy. I wszystko. Mniej więcej jak to robię, będę pokazywał, przy czym no, od razu przeza mnie jestem tapicerem. Takie siedzenie wysokie będę robił pierwszy raz. Naciągałem skajkę na siedzenie do Yamahy kiedyś tam. Kilka błędów tam popełniłem. Teraz mam nadzieję, że pójdzie to trochę lepiej. Zobaczymy. No nic, zabieram się za robotę, żeby Weska już miała siedzenie nowe. Mam nadzieję, że mnie widać, co robię. Teraz tak, od czego zacznę, czyli gąbka. Najpierw wyląduję tutaj w pokrowcu. Ładnie ją poukładam. Jedyne, co tutaj zrobiłem, to jest tutaj lekko pocięte, bo był trochę za mały kąt, więc lekko go pociąłem, zwiększyłem. Czyli tak, nadziewamy. Może to być takie trochę na początku ciężkawe, ale powinno wyjść bez problemu. Czyli tak, tutaj ładnie naciągamy, żeby ta skajka nam ładnie opatuliła. Sprawdzamy, czy nie ma żadnych jakichś pustych przestrzeni, typu tak jak tu mamy brzydkie zagięcie. To wypychamy. Staramy się już teraz ponaciągać tą skajkę, żeby była jak najlepiej dopasowana. Przód mi się trochę nie zgadza. A no więcej będzie takie coś. To jeszcze tył. Widzę trochę krzywiutko.
Okej, okay, mniej więcej takie coś. Przykładamy to do blachy. I teraz tak, naciskamy i naciągamy tą schajkę do rantu, montując ją już teraz żabkami. Teraz powiem dlaczego. Jest to bardzo, można powiedzieć, fajny materiał. Z tego względu, że jak naciągniemy, zagniemy i na chwilę zostawimy, tutaj wykreśli nam się linia. Tą linię sobie od tej strony zaznaczymy i to będzie nasza linia, do której będziemy giąć, tak? Czyli potem wszystko tutaj spryskamy klejem tapicerskim i po prostu będziemy wiedzieć, jak bardzo musimy naciągnąć, żeby to wszystko tutaj było prosto ponaciągane. Taką linię zaraz ponaciągam, chwilę poczekam, taką linię odrysuję, popryskam klejem i przykleimy to. Następnie delikatnie ten rant przykleję i wszystko. Jak widać, mam ponaciągane. Tutaj jeszcze chyba sobie dorzucę, pójdę trochę więcej żabek, żeby to trochę równo ponaciągać, bo ta strona fajnie wyszła, to jest trochę ich za mało. Ale mniej więcej kanapa będzie wyglądała w ten sposób. Tutaj jest jeszcze trochę gąbka wypchana. Postaram ją się potem trochę przemieścić. No ale mniej więcej tak jest naciągnięte. Teraz poczekam chwilę, żeby tutaj mi się ta linia jakoś odbiła. Chociaż tak jak widać u mnie będzie prosto to do naciągnięcia, bo mniej więcej na szerokość paznokcia z obydwu stron musi być i tak będzie równo. Jeżeli chodzi o starą gąbkę, była bardziej klapnięta i to bardziej wychodziło, tak? Tutaj jeszcze gąbkę zaraz przesunę, tak żeby to było mniej więcej na środku, także tu od razu mi zejdzie ten guzek. Dobra, chwilę poczekam, żeby się tylko ta linia odbiła, pójdę też od razu po więcej żabek i będziemy kleić. Kanapa sobie chwilę poleżała. Teraz co? Pisaczek. Tu już mam wyrysowaną linię. Jak to ma iść, żebym wiedział. Jak widać, trochę przesunąłem. No i co? Rozpinam to. Oznaczam sobie linię. I potem odwinę to. Nałożę tutaj klej delikatnie, żeby tu nie zapryskać. Użyję tego słabszego kleju. Niż tamtego, a ten jest o wiele mocniejszy. I będę z powrotem naciągał, przyklejał. To zostawię w sumie na pół godziny, bo są to kleje szybko włączące. Więc zostawię to na pół godziny i potem zacznę powoli nitować. Dobra, rozpinam. Nie wiem, czy będzie widać, ale zostaje tutaj taka wygnieciona linia, między innymi też po żabkach. I to właśnie odrysowuję. No to zaczynamy. Odwinięte mam. Tutaj mam zabezpieczone, żeby nie ubrudzić blachy i przy okazji, żeby za bardzo nie zajechać sobie rąk tym klejem. Tutaj mi się zgadza, czyli tak jak było ustawione, tak, tak jest. Czyli powoli klej, mam nadzieję, że mi go starczy, bo nie mam go za dużo. Tutaj pryskam, naciągam, obracam, z powrotem tutaj napryskam, naciągam, łapię tutaj żabkami. Żabki mam na pół przydzielone, żeby mniej więcej wiedział, ile gdzie co mam. No i wszystko. Od razu też uprzedzam, że jest to klej, który w miarę szybko łapie, więc trzeba się śpieszyć. I on dość mocno też łapie, więc nie rozpędzajmy się za bardzo.
Tak. Tutaj powinno złapać bez kamerek. Zobaczymy, jak nie, to jeszcze poprawię. Ale na razie daję chwilę, żeby ten klej złapał. I będę lekko rozprostowywał jeszcze tutaj. No i co, zerwę taśmę, podkleję tutaj ten rand, bo on także będzie przyklejony. I wszystko. I zacznę zabawę z nitowaniem. Jest równo, jest wypełniona wszędzie, więc jest ok. Czekam, aż klej wyschnie i będę dalej robił. Jak widać, mam już tutaj jedną część trochę ponitowaną. Pokażę teraz, jak ja nituję. Także środek mam już podklejony. Tutaj zostały mi tylko spinacze tutaj z przodu i tutaj z tyłu jeszcze trzymają. Do tego użyłem tu na zewnątrz tego mocniejszego kleju. Teraz jak nituję? Nituję przy pomocy taki szczypiec. Mam tutaj wyregulowaną taką niewielką przerwę. Może to być blaszka aluminiowa, byle nie drewniana, z tego względu, że drewno jest za miękkie. Ale aluminiowa jak najbardziej się nadaje. I tutaj iglak. Iglak. No igiełkę taką. Znajdujemy miejsce, gdzie powinien być nit. Robimy dziurkę, wyciągamy, bierzemy nit, przebijamy, zakładamy drugą, teraz tak, na szczęki, żeby się nie odbiło, mniej więcej na środku, tak żeby równo to pociągnąć i zdecydowanym ruchem. I tak mam zaciągnięty nit. I wszystko. Dobra, nituję wszystko. Pokażę, jak siedzenie wygląda. Już zrobione. Są rzeczy, które mi się trochę nie podobają, bo popełniłem znowu ten sam błąd, który ostatnio popełniłem przy robieniu siedzenia. Chodzi tutaj. W tym momencie kleiłbym tylko tutaj na zewnątrz. Zostawić sobie klejenie. Mam nadzieję, że ten klej tutaj puści. I będzie to ładnie wyglądało. Na pewno byłoby trudniej pozaciągać tutaj z klejem, no ale no nie miałbym tego, to no trochę mnie drażni. Zobaczymy, jak będzie to reszta wyglądać. Dobra, biorę się za nitowanie i widzimy się już, jak będzie wszystko gotowe. I tak oto wyszło siedzenie. Tutaj w niektórych miejscach jeszcze widać gąbka, musi się poukładać. Zobaczymy, jak będzie wyglądała, kilka razy się na nią klapnie. No ale na pewno lepiej wygląda niż oryginalne siedzenie, które było już trochę pomęczone. Także dzięki za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.